Cześć, witajcie na kanale Q21. Ja mam na imię Paweł. Witam Was w 33. odcinku Q21 Audio News, czyli serii, w której opowiadam Wam o najciekawszych premierach, promocjach oraz ciekawostkach ze świata audio z ostatnich dwóch tygodni. Znacie mnie, przechodzimy od razu do konkretów i zaczynamy w tym tygodniu od nowej ceny na urządzenie VIM AMP. Jest to oczywiście wzmacniacz z funkcjami sieciowymi, jeżeli chodzi natomiast o właśnie stopień wzmocnienia, to ten wzmacniacz pracuje w klasie D i jest w stanie oddać do 60 W mocy na kanał przy 8 omach. Posiada on wbudowane funkcje sieciowe takie jak na przykład Airplay 2, Chromecast, DLNA, Spotify Connect oraz Bluetooth. Jest to urządzenie z kategorii All-in-One, czyli tak naprawdę stawiacie go na szafce, podłączacie prąd, internet, kolumny i macie pełnoprawny zestaw stereo. Trzeba jedynie zwrócić uwagę na dobry kolumn, ponieważ Vim Amp nie poradzi sobie z trudnymi do wysterowania kolumnami, ale jeżeli macie kolumny w miarę standardowe lub wręcz łatwe do wysterowania, to spokojnie, nie ma się o co martwić. To urządzenie właśnie dostało obniżkę ceny i zamiast 1700 kosztuje 1600 zł. Jeżeli od jakiegoś czasu się zastanawialiście właśnie nad Vim Ampem, to teraz może być dobra okazja, aby go nabyć. Skoro już jesteśmy przy Wimie, to chciałbym przypomnieć, że w środę na naszym kanale pojawił się film o urządzeniu Wim Ultra, czyli najnowszym bestsellerze od Vima. Dużo osób czekało zarówno na to urządzenie, jak i na nasz test. W tym momencie jest już do obejrzenia na YouTube, więc jeżeli chcecie posłuchać o tym, co to urządzenie potrafi, jak brzmi i przede wszystkim, czy warto, to zapraszam do oglądania. Kolejnym newsem jest to, że zostały przyznane coroczne nagrody ASA. Chciałbym tutaj zwrócić Waszą uwagę na trzy urządzenia i zaczniemy od nagrody za najlepszy DAC roku dla iFi Audio Go Bar Kensei. Drugą nagrodą również dla IFI jest nagroda za najlepszy wzmacniacz sławkowy roku i został nim nagrodzony model Diablo 2. Trzecią nagrodą jest odznaczenie za najlepszy streamer roku i tutaj nie ma tak naprawdę zaskoczeń, ponieważ został nagrodzony Eversolo DMP A8. A jeżeli ten właśnie streamer interesuje Was od jakiegoś czasu, to film o nim jest na naszym kanale. Zapraszamy do oglądania. Oczywiście umieszczę link w opisie dzisiejszego filmu. Oczywiście na tym nagrody ASA się nie kończą, jest ich naprawdę sporo, więc jeżeli jesteście zainteresowani zobaczeniem, jakie produkty dostały nagrodę ASA w tym roku, to również znajdziecie link w opisie. Monitor audio pokazał trzecią już generację swoich kolumn zewnętrznych o znaczeniu Climate 3G. Mamy tutaj do wyboru modele mniejsze z oznaczeniem S oraz większe z oznaczeniem M. Te kolumny posiadają w pełni uszczelnioną konstrukcję spełniającą standard IP66. Oba modele posiadają wbudowane membrany bierne oraz wykorzystują regulowany montaż ścienny Quick link. Pozwala to oczywiście na wygodne dopasowanie położenia kolumn. Kolumny będą dostępne w kolorach czarnym oraz białym. CL2S kosztuje 3200 zł za parę, natomiast CL2M 3900 zł za parę. Fez Audio pokazał nową wersję swojego przetwonika, który zrobił w kooperacji z lampizatorem, i mowa tutaj o Equinox Prestige. Wielu z Was już przy premierze oryginalnego Equinoxa pytało się właśnie, czy ten przetwonik jest zbalansowany, ponieważ macie zbalansowany system. Nie był, ale w tym momencie wychodzi właśnie Equinox Prestige, który jest urządzeniem zbalansowanym. Z uwagi właśnie na to jest on oparty nie na jednej, lecz na dwóch lampach ECC82. To urządzenie pojawi się w sprzedaży we wrześniu i będzie kosztować 15 tysięcy złotych. Jeżeli szukacie zbalansowanego lampowego daka, to zdecydowanie musicie go posłuchać. A skoro mowa o słuchaniu, to w naszym sklepie dostępne do odsłuchu jest przezmasażer gramofonowy Gold Note PH10. Przezmasażer ten obsługuje bardzo szeroki zakres składek, zarówno MM, jak i MC. Mamy tutaj 4 ustawienia gainu, czyli minus 3 dB, 0, 3 oraz 6 dB oraz 9 poziomów impedancji wejściowej. Dodatkowo jako dodatek mamy tutaj możliwość wyboru jednej z sześciu krzywych korekcji. Jeżeli lubicie analogi i szukacie nowego preampu, to zdecydowanie warto ten model posłuchać. Jest dostępny, więc zapraszamy zarówno do odsłuchów na miejscu, jak i do wypożyczania do domu. Transport sieciowy od Silent Angel o oznaczeniu M1T jest teraz dostępny w obniżonej cenie. Emiden t jest transportem sieciowym wysokiej jakości, obsługującym m.in. Spotify, Airplay 2, Tidal, Kobus oraz jest Run ready. Jest to zdecydowanie transport dla wymagających zarówno od strony funkcjonalnej, łatwości obsługi, jak i dźwiękowej. W tym momencie ten model jest dostępny za 3700 zł zamiast 4300, więc jest to naprawdę świetny moment na zakup nowego, bardzo wysokiej jakości transportu sieciowego. Oczywiście model jest u nas dostępny do odsłuchu, więc jak zwykle zapraszamy serdecznie. Cambridge Audio zapowiedział nowy model głośnika All-in-One o oznaczeniu evo One. Mamy tutaj wbudowane 14 przetworników o łącznej mocy 700W. Z funkcji mamy tutaj m.in. Spotify Connect, Tidal Connect, Deezer, Cobuz oraz Run Ready. Oczywiście nie zabrakło AirPlay'a, dwójki, Bluetooth'a i Google Cast. Na froncie znajdziemy duży, niemal 7-calowy i całe urządzenie wygląda bardzo ładnie, klasycznie i elegancko. Warto też zwrócić uwagę na to, że Evo One jest głośnikiem dużym, więc to jest bardzo dobry zwiastun, jeżeli chodzi o to, jak będzie brzmiał. Cena Evo One będzie wynosić 7000 zł, co dla mnie wygląda na cenę adekwatną co do tego, co dostaniecie. Już za chwilkę Evo One pojawi się w naszej ofercie i oczywiście będziemy mieli też egzemplarz demo. Jeżeli chcecie posłuchać nowy głośnik All One od Cambridge Audio, to zapraszamy serdecznie. Monitor Audio pokazał nową wersję swojej serii Gold o oznaczeniu 6G. Mamy tutaj sześć dostępnych modeli, dwa stojące, dwa podstawkowe, on-wall oraz centralne. Będą się one charakteryzować pięknym wzornictwem oraz monitor audio zapowiada zupełnie nowy poziom dźwięku. Znajdziemy tutaj przetworniki inspirowane modelami Hyphen oraz serią Platinum, a głośniki wysokotonowe to oczywiście wstęga. Dostępne kolory natomiast to makasar, czarny połysk oraz biały mat. I wiem, że nasze filmy ogląda bardzo dużo fanów marki Monitor Audio, jak i samej serii Gold, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak będą grały nowe Goldy, to już niedługo pojawi się film na naszym kanale, który będzie właśnie przedstawieniem nowej serii Gold. Do tego czasu musimy się uzbroić w cierpliwość i czekać, aczkolwiek nowe Goldy wyglądają bardzo obiecująco. Teraz przechodzimy do co dwutygodniowego przeglądu recenzji i zaczynam od recenzji iFi Audio Zendak 3 na łamach portalu Zone. Tutaj cytując, myślę, że iFi Audio ma tutaj kolejny, niezwykle udany produkt. To, co sprawia, że Zendak 3 jest urządzeniem wyjątkowym, to sposób, w jaki odsuwa on pewne obiektywne i techniczne aspekty reprodukcji i pozwala nam po prostu cieszyć się muzyką. A przy tym wciąż dobrze różnicuje i daje wgląd w nagranie dużo lepiej, aniżeli jego cena mogłaby sugerować. Drugą recenzją natomiast jest test Eversolo DMP-A8 na łamach portalu HiFi Class. I tutaj podobnie, cytując, DMP-A8 idealnie wpasowuje się w kanony brzmienia wypracowane przez chińską markę Eversolo na przestrzeni zaledwie kilku lat działalności. Tak jak poprzedni otwarzacze, również i ta konstrukcja zapewnia imponującą funkcjonalność, a także, co najważniejsze, wysoką jakość dźwięku niezależnie od obsługiwanego wejścia czy medium muzycznego. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Evertolo DMP-A8 zdobył wyróżnienie AESA jako najlepszy streamer 2024 oraz 2025 roku jako najlepszy odtwarzacz strumieniowy na rynku. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku Q21 Audio News. Ja Wam jak zwykle dziękuję pięknie za oglądanie. Jeżeli Macie jakiekolwiek pytania, zapraszam serdecznie do sekcji komentarzy na dole, a my się widzimy w kolejnym filmie. Na razie.